Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w pierwszym rozpakowaniu słuchawek dousznych. Pierwszy test słuchawek tego typu na moim kanale i już startujemy z naprawdę wysokiej półki, a prawdę mówiąc z najwyższej półki, ponieważ mam tutaj słuchawki firmy Bose, znanej amerykańskiej firmy założonej w 1964 roku, czyli już dużo, dużo czasu temu, specjalizującej się w systemach audio, w słuchawkach. A więc nie musimy się martwić tutaj o jakość wykonania i jakość dźwięku, ponieważ jest możliwie najwyższa. Te słuchawki swoje kosztują, ponieważ ich cena to 1299 zł, niemało. Natomiast posiadają bardzo wiele zaawansowanych technologii, o których sobie powiemy pewnie w recenzji. Natomiast teraz spójrzmy na opakowanie, czego ciekawego się dowiemy. Widzimy same słuchawki. No, na obrazku wyglądają bardzo ciekawie. Zobaczymy je za chwilkę w środku. Mamy tutaj wersję na systemy Android i do Windowsa. Natomiast jest także osobna wersja dla produktów firmy Apple. Jak widzicie, ikonka mikrofonu, czyli te słuchaweczki mają też funkcję odbierania rozmów telefonicznych. Po boku mamy taki obrazek, który prezentuje bardzo zaawansowaną funkcję tych słuchawek, czyli aktywną redukcję hałasów z otoczenia. Po prostu w tych słuchawkach dousznych możemy poczuć się jak w takich pełnoprawnych słuchawkach nausznych, nawet wokousznych. Te słuchaweczki wytłumią nam cały hałas otoczenia. To jest bardzo ciekawa funkcja w teorii. Jak to wyjdzie w praktyce, oczywiście się okaże. Natomiast biorąc pod uwagę inne produkty firmy Bose, które miałem okazję testować, to nie są to obietnice rzucane na wiatr. Z drugiej strony mamy zawartość zestawu. Tutaj mamy zestaw testowy, więc być może nie wszystko będzie. Natomiast mamy takie etui, mamy wymienne te nakładki do słuchawek, same słuchawki oraz przewód do ładowania takiej wewnętrznej baterii. Po co ona jest, dowiecie się także za chwilkę. No i z tyłu mamy opis poszczególnych części słuchawek, poszczególnych funkcji. Ale myślę, że to też jest materiał bardziej na recenzję. Wtedy Wam je bardzo dokładnie, szczegółowo opiszę i poszczególne wrażenia. Natomiast co do tej baterii, to jest, moi drodzy, moduł, który właśnie sprawia, że te słuchawki grają lepiej, że mamy tą redukcję hałasów. Producent zaznacza, że jeśli rozładuje nam się ta bateria, ten zasilacz, wtedy słuchawki grają z taką jakością jak każde dobre słuchawki douszne. Natomiast jeśli to jest włączone, wtedy dopiero jest bajka. Oczywiście to wszystko wyjdzie w testach. Teraz otwieramy sobie kartonik. Wszystko jak u Bose jest bardzo ładnie zrobione, dobrze wykonane same opakowania. I moi drodzy, mamy tutaj już same słuchawki. Teraz je sobie rozpakujemy, zobaczcie. Ale zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Etui do słuchaweczek, bardzo fajne, super wykonane, naprawdę jakość materiałów jest rewelacyjna. I zobaczcie, też mamy te wkładki wymienne, tutaj akurat w rozmiarze M, czyli możemy je sobie dopasować. I mamy kabelek do ładowania tego zasilacza. Bardzo fajnie pomyślane, ponieważ możemy sobie te słuchaweczki bez problemu przewieźć. I to jeszcze w fajnym stylu. Poza tym mamy jeszcze szereg jakichś instrukcji i broszur. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o takie dodatkowe wyposażenie. A teraz już wydobywam same słuchawki. Ok, moi drodzy, widzimy słuchawki Bose Quiet Comfort 20. Zacznijmy może od tej strony, która nam wchodzi do smartfona bądź do komputera. Mamy tutaj pojedynczy wtyk mini jack 3,5 mm, którym prowadzony jest tak dźwięk wychodzący, jak i wchodzący. I mamy wyjście dźwięku oraz wejście na mikrofon na jednym wtyku. Tutaj mamy ten zasilacz, który ma przełącznik i mamy diody informujące nas o tym. Tu jest ten slot do ładowania. Wykonane jest to bardzo dobrze, naprawdę świetny antypoślizgowy materiał. Dobrze to leży w dłoni, bez problemu można to chwycić. Mamy jeszcze takie tutaj wypustki, żeby jeszcze lepiej się to trzymało. Później mamy kabelek. Zobaczcie, kabelek jest cienki. Raczej nie będzie problemu z tym, aby się on plątał. Tutaj mamy też taki mały klips, dzięki czemu możemy sobie ten kabel przypiąć do ubrania. Ten klips możemy bez problemu po nim przesuwać, sobie wyregulować. Tu, moi drodzy, mamy mikrofon, przycisk, którym możemy odebrać, jak dobrze pamiętam, rozmowę telefoniczną i ją zakończyć, oraz przycisk trybu AWR, czyli po prostu wciskamy i pomimo słuchania muzyki słyszymy też to, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Bardzo fajna funkcja, też fajnie będzie to przetestować. No i dochodzimy do zakończenia słuchawek, więc zobaczcie,
Tak to wygląda, jeśli chodzi o mocowanie do ucha. A same słuchawki wykonane są po prostu rewelacyjnie. Ja już to pokazuję na dużym zbliżeniu, możecie się przyjrzeć. Nie ma tutaj się do czego doczepić. Jakość wykonania, jakość materiałów jest rewelacyjna. Spasowanie i tak dalej też jest na najwyższym poziomie. Dlatego myślę, że tych słuchaweczek w uszach po prostu nie będziemy czuć. Mamy fajne te gumowe elementy. Dlatego w uchu powinny być bardzo dobrze zakotwiczone i nie wypadać na przykład podczas biegania. Teraz będę te słuchawki testował. Mam nadzieję, że jakość dźwięku mnie powali. Coś przeczuwam, że tak będzie. A Was zapraszam do pełnej recenzji za jakiś czas. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!